Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Ostatnimi czasy mamy codziennie po kilka do kilkunastu konferencji prasowych różnych członków rządu na ten temat, który aktualnie interesuje wszystkich. Jest tych konferencji prasowych tak wiele, że nie ma fizycznej możliwości odnieść się do każdej z nich, ale... Ta jedna z udziałem pana premiera, bardzo, bardzo mocno daje do myślenia. Rząd bowiem zdecydował się zmienić oficjalny status Polski z kraju zagrożonego epidemią na kraj, w którym już takowa epidemia się znajduje. Na pozór nie ma to większych konsekwencji dla każdego z nas, ale tylko. Na pozór. I właśnie teraz zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do wysłuchania um, mojej analizy, mojego komentarza do punktów, jakie zmieniły się w związku z podwyższeniem stanu zagrożenia naszego kraju. Pierwsze to kary. Kary za złamanie kwarantanny e, zostały podniesione z 5 tysięcy do 30 tysięcy złotych. E, bierze się to z tego, że tych przypadków e, złamania kwarantanny odnotowano całkiem sporo, bo około 300. W tym niektóre. Wybitnie bezczelne, jak na przykład ktoś uznał, że mu się nudzi w domu i sobie poszedł. Jeszcze inne, takie, że ktoś sobie chodził po napoje wyskokowe i to zamiast wziąć od razu litra i siedzieć w domu, co i tak już byłoby złamaniem tej kwarantanny, to chodził sobie do sklepu co chwila po, po małpeczkę, nie? Także takie trochę wrednostwo we wrednowości. Natomiast część, mimo że oczywiście jest złamanie to prawa i należy to potępić, wynika z bezmyślności PiSu, który nie zapewnia ludziom objętym kwarantanną domową posiłków i jak kogoś, komuś każą siedzieć dwa tygodnie w domu, a on w lodówce to ma lód um, i, i jedno jabłko na parapecie, to ja się, znaczy to cały czas nie pochwalam, bo to jest złamanie prawa, ale nie dziwię się ludziom, którzy nie mają kompletnie nic w domu do jedzenia i nie ma kto im tego go przywieźć, że od śmierci głodowej wybierają pójść się do sklepu. I tutaj bym taką winę podzielił porówno, po pół, nie? Między takiego człowieka, kto właśnie poszedł do sklepu, a rząd, który no, robi nakaz, ale nie chce... Nie chcę w związku z tym nakazem mieć żadnych, mm, żadnych konsekwencji ponosić sam. Także w związku z tym podniesiono kary za złamanie kwarantanny z 5 tysięcy do 30 tysięcy. Powiem Wam szczerze, moim skromnym zdaniem to nic nie zmieni. Dlaczego? Ponieważ na mm, łamanie kwarantanny decydują się dwa rodzaje ludzi: Piersi bezmyślni, a Tacy bezmyślni nie mają wyobraźni i oni nie kalkulują sobie, aha, za 5 tysięcy to, to to jednak zaryzykuje za 30 już nie. Nie, to są ludzie generalnie bez wyobraźni, bez empatii i tutaj może być 100 tysięcy, i oni też będą łamać tą kwarantannę, bo będą uważać, że ich nie złapią. To jest jedna grupa ludzi, a druga grupa ludzi to są desperaci, którzy z jakiegoś powodu muszą to zrobić. Ci kalkulują, oczywiście, przy czym wydaje mi się, że desperat, zrobi to też, czy za 5000, czy za 30, to to zrobi. Także. Ta różnica niestety nie ma większego znaczenia. Dlaczego mówię niestety? Bo uważam, że ludzie powinni odbywać kwarantannę, w tym powinni mieć dostarczane produkty spożywcze. Oczywiście nie za darmo, bo wtedy każdy by powiedział, ha ha ha, ja tutaj wróciłem z miałem kontakt z takim człowiekiem, co kaszlał i w ogóle i, i dawajcie dwa tygodnie darmowego żarcia. No nie powinno to być odpłatne. Niemniej jednak służby powinny dowozić i wtedy wszyscy powinni równo siedzieć w tej. Kwarantannie nikt nie powinien wychodzić, zarówno dla bezpieczeństwa swojego, jak i, um, jak i innych osób. Kolejna rzecz: szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki nie będą działać do 14 kwietnia 2020 roku, czyli do Wielkiej Nocy. To jest dość dużo, że przesunięcie, bo do tej pory zamknięcie placówek miało być, uwaga, do 25 marca czyli tutaj rząd zdecydował się jeszcze na prawie dodatkowe trzy tygodnie także, tak, tak, także dużo i to wbrew pozorom jest bardzo duży problem, ponieważ taka zamknięcie tych placówek oznacza nie, 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 mniej, nie mniej, nie więcej, tylko konieczność opieki nad dziećmi i tutaj jest pytanie, czy rząd też przedłuży ten okres opieki, jaki w związku z tym jednorodziców może wziąć na dzieciaka. Jeżeli nie, to będą bardzo poważne problemy. Bardzo poważne, no bo z kim zostawić trzyletnie dziecko? Jak musisz iść do pracy? Teoretycznie można spróbować zrobić pracę zdalną, ale to nie jest takie proste, o czym najlepiej świadczy sytuacja w samych ministerstwach. Ja zrobiłem taki prywatny research i z moich prywatnych. Danych wynika, że w ministerstwach to tak bardzo, bardzo ciężko z, tym, z tą pracą zdalną, bo oni tam powymyślali sobie, że muszą być takie specjalne laptopy, ich firmowe, że nie możesz, broń Boże, pracować zdalnie na swoim prywatnym laptopie, bo przepisy nie pozwalają i nikt nie pomyślał, żeby te przepisy zmienić, a tych laptopów do pracy zdalnej to jest po kilka do kilkunastu na całe ministerstwo, czasem kilkudziesiąt na całe ministerstwo, w którym pracuje kilkaset osób. Więc taka praca zdalna bywa, bywa bardzo mocno problematyczna. I teraz pytanie, jak... Nie przedłużą, to jest to koszmar rodziców. Prawda? Kto może, to weźmie sobie urlop, ale to będzie wtedy kosztem wypoczynku. Na wypoczynek też jest bardzo ważne. Kto, kto inny, kto może, weźmie sobie urlop bezpłatny, ale tak, weźmy się na zdrowy chłopski rozum. Ile, ile z nas yy, stać, żeby na przykład przez 3 tygodnie nie zarabiać pieniędzy? No, niektórzy mają wystarczająco duże oszczędności, ale większość z nas będzie miało wtedy problem z, ze związaniem końca z końcem, prawda? Zwłaszcza, że już dwa tygodnie przecież siedzieli w domu. Ehm, więc skończy się na tym, i tutaj chciałbym bardzo mocno przestrzec rząd Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli nie przedłużą tego okresu płatnej opieki nad, nad dzieckiem dla jednego z rodziców, to skończy się tym, że tymi dziećmi będą się opiekować dziadkowie. Bo w Polsce taka jest kultura, że starsi ludzie co do zasady bardzo mocno poczuwają się i chcą opiekować się dziećmi, oczywiście wnukami. Oczywiście są od tego wyjątki. Na przykład takich ludzi, co to poproszony, słuchaj, no, tam dzieciak trzy tygodnie siedzi w domu, bo miał zapalenie ucha, więc na pewno nie zaraża, żebyś został z dzieciakiem, nie? Nie, bo ja się boję koronawirusa, a za chwilę się okazuje, że poszedł y, poszedł. Y, w najgorszy, w najgorszy tłum do hipermarketu, bo była promocja na szynkę. Nie? Także różne są przypadki, natomiast co do zasady, no starsi ludzie chętnie opiekują się um, wnukami i oni nie odmówią popros poproszeni. A ich dzieci mogą nie mieć wyboru, no bo kurczę, jak masz do wyboru, i to, i to będą straszne decyzje ludzkie. Czy ryzykować życiem i zdrowiem rodziców, prosząc ich, żeby zajęli się bobasem, czy nie mieć z czego żyć. Nie mieć co jeść, umrzeć z głodu. Bo wiecie, jeszcze raz podkreślam, tutaj te bonza spisu czy z jakiejkolwiek innej formacji politycznej generalnie polityce, to nie mają kasę, oni mają oszczędności. No, niektóry, nie, nie wszyscy to wpisują w oświadczenia majątkowe moim zdaniem, ale jestem przekonany, że poza pojedynczymi przypadkami wszyscy mają. Więc dla nich miesiąc, dwa miesiące niezarobkowania nie ma problemu. Natomiast dla zwykłego człowieka tak. No nie będzie za co zapłacić laty kredytu, nie będzie hipotecznego, nie będzie za co zapłacić czynszu za światło, za prąd, nie będzie z czego jeść. I tu jest straszny dylemat: czy umrzeć z głodu, czy narazić rodziców. I niestety, samo stawianie ludzi przed takim dylematem to już jest moim zdaniem podłe. A dodatkowo, jeżeli pis się nie zdecyduje na przedłużenie takiej opieki nad jednym dzieckiem, no to co będziemy mieli? No, będziemy mieli masowe migracje staruszków, którzy rano będą robić tup, 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 tup do wnusi albo do do wnusi albo do wnuczka, a wieczorem tup, 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 tup z powrotem do siebie. No, mało kto ma tak duże mieszkanie, że może dziadka lub babcie zamieszkać, że ten dziadek lub babcia może zamieszkać, tak? Kochani, jak to się ma do hashtagu sieć w domu? Do tego jeszcze wszyscy widzimy, co się dzieje, przynajmniej w Warszawie. Warszawa to jest oczywiście nie pępek świata, ale podejrzewam, że w innych miejscowościach jest bardzo podobnie. Jak młodzież starsza, taka już nastoletnia, pozostawiona bez opieki, bez nadzoru, na przykład na bulwarach warszawskich, tak, tych nadwiślanskich, co normalnie zrobili koronoferie, Tam zarażanko idzie równo. I młodzież często przechodzi to świństwo bezobjawowo. Yy, w związku z tym no, wydaje mi się, że są zdrowi, a zarażają równo, potem przyniosą to do domku, zarażą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest ta jedna sytuacja bardzo, bardzo zła, a sytuacja w drugą stronę wcale nie wiadomo, czy jest lepsza. Ponieważ jeżeli uznamy, że okej, okay, że nie trzeba, mm, że ci, ci, ci ludzie nie muszą pracować, że damy im jeszcze trzy dni, przepraszam, dodatkowe trzy tygodnie, w czasie których mają siedzieć w domu i, i, się, i się zajmować pociechami, to zwróćmy uwagę, że pracodawcy będą mieli już pięć tygodni bez pracowników. A takich pracowników, którzy, którzy zostają w domu i się opiekują dziećmi w związku z sytuacją, to jest pewnie kilka milionów. Wiecie, biznes już ma problem, bo nie ma klientów. Biznes już ma problem, bo trzeba łańcuchy dystrybucji pozmieniać. To wszystko wcale nie jest takie proste. A do tego jeszcze pracowników nie ma przez tyle tygodni, bardzo, bardzo duży problem. Ten rząd moim zdaniem coś powinien wymyślić. Nie wiem, może jakieś. Nie wiem, może na przykład większa liczba, większa liczba testów żeby na przykład częściej takie dzieciaki testować i żeby mogły być na przykład takie... Nie wiem, nie wiem, to rząd bierze grube pieniądze, żeby coś wymyślić. W każdym razie tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo poważna, no i potem powoli trzeba się zacząć zastanawiać, co z Wielką Nocą, ponieważ już... Znaczy, żeby nie było wątpliwości, jestem chrześcijaninem i nawet katolikiem. Natomiast jest udowodnione na przykładzie koreańskim, że... No, niestety, ale zgr różne zgromadzenia religijne, te, te, no takie msze czy inne, takie, nazwijmy to kultowe, takie oddaw no, oddawanie się praktykom religijnym, no, sprzyja roz roznoszeniem tego cholerstwa, i teraz <laughs> przepraszam. No, tak się złożyło, że. Tak się złożyło, że no zaraz potem będzie Wielkanoc, prawda? <laughs> w naszej tradycji Wielkanoc wiąże się ze, ze spotykaniem się, ze spotykaniem się z rodziną. To nie jest aż tak wielka tradycja jak na Boże Narodzenie, niemniej jednak. Dużo, niewiele mniejsza niż na Boże Narodzenie, i ja śmiem, śmiem twierdzić, że jeżeli nic nie zrobimy, to może ludzie nie będą chodzić masowo do kościoła, ale na pewno masowo będą przemieszczać się między miastami, między wsiami, między miejscowościami i będą sobie robić imprezy domowe. Także tutaj należałoby nie tylko zastanowić się, czy my na tego chcemy, czy my na to się godzimy jako społeczeństwo, ale. Gdybyśmy stwierdzili, że jednak dla bezpieczeństwa nas wszystkich nie powinniśmy tego robić, to trzeba by już zacząć robić jakąś akcję społeczno-informacyjną. Bo jak na razie ta kwarantanna to wychodzi tak średnio i o tym jest pełno w mediach. No, oczywiście nie tych głównego nurtu, bo te to przyklaskują pisowi: brawo, brawo, udało Wam się, miasta stoją puste. Gówno, a nie miasta stoją puste. W mojej dzielnicy jest większy ruch, patrzę z okna, jest większy ruch niż normalnie w mediach możecie znaleźć informacje, takie artykuły typu, czy, czy Polacy, po, czy, czy Ursynowianie poszaleli i czy mają już trumny. Dlatego, bo Ursynów to jest taka dzielnica na, na południu Warszawy, tam zaraz jest las. No i w tym lesie podobno tłok niesamowity sobie ogniska zaczęli palić, grille robić. Jak wejdziecie na kanał Wąskiego, Wąski Channel się nazywa, do tam e, są filmiki, gdzie on dokumentował analogiczne zachowanie e, ludzi z dzielnic północnych. Tam jest znowu las, tam się. Ten Ursynowski się nazywa bodajże Kabacki, a ten e, na północy nazywa się Kampinowski. E, i, I dokładnie takie same zachowanie, do tego bulwary wiślane itd. Ta itd., itd. kwarantanna bardzo słabo wychodzi. Więc jak tutaj akcja informacyjnej porządnej rząd nie zrobi, to będzie bardzo ciężka, ale ciężko jest zrobić akcję informacyjną, żeby ludzie skuteczną, żeby ludzie się w domu, jednocześnie bagatelizując problem. A PiS niestety popełnił grzech, że przez całe miesiące bagatelizował ten problem i teraz ludzie uważają, że to jest jakiś szykan, jakaś terror i tak Lecimy dalej. Kolejna rzecz. Wojsko będzie wspierać działania policji w kwestii zachowania porządku oraz kontrolowania osób objętych kwarantanną. To też jest spoko. Dlaczego nie? Prawda? Wojskowy, czemu nie? Jednak to jest bardzo poważna różnica. Kochani, wojskowy i policjant ma mniej więcej to wspólnego, że nosi ze sobą spluwę. Natomiast y, szkolenie jest zupełnie inne. Wojskowego szkoli się, przepraszam za wyrażenie, żeby zabijał. Natomiast y, policjanta szkoli się z tego, żeby służył społeczeństwu. To są zasadnicze dwa, dwa różne postawy. Y, policjant jest uczony empatii. Policjant jest uczony y, trzymania nerwów na wodzy. Nawet jeżeli jest obrażany, atakowany, policjant jest uczony, żeby zachować się w tak zwany sposób profesjonalny, czyli tak, jak jego profesja mu nakazuje, czy w taki sposób, żeby nie doszło do zaostrzenia sytuacji i nie było ofiar. Zachowanie profesjonalne żołnierza jest zupełnie inne. Żołnierz jest uczony, że w sytuacji zagrożenia ma strzelać. W związku z tym, zwłaszcza że wydaje nam się, że wiemy, że ten przyrost zachorowań według wykresu raczej będzie, gdzie już niedługo szedł bardzo, bardzo do góry, wręcz powiedziałbym lawinowo, no to ludziom mogą zacząć powoli puszczać nerwy i żołnierze mogą tego, za przeproszeniem, nie wytrzymać i może dochodzić do nieszczęść. I to nie jest wina żołnierzy, bo oni są po prostu szkoleni do czegoś innego. Także ja tutaj jakby nie winię PiSu, że posiłkuje się żołnierzami, no bo tych policjantów zaczyna się robić mało. W ogóle w Polsce jest mało policjantów. Od dłuższego czasu służba się boryka z trudnościami kadrowymi. Po prostu wynagrodzenie nie jest specjalnie mm, atrakcyjne w, w, w kontekście tego, że ryzyka, jakie się ponosi i ciężkości służby, więc ludzie się nie, nie garną do służby w policji, więc policjantów w ogóle jest mało, a teraz jeszcze doszło cała masa różnych nowych zadań, chociażby kontrolowanie ludzi w kwarantannie. Taka liczba tych ludzi się będzie zmieniać. Ja sprawdzę, ile tych ludzi jest na, na dzień, w którym kręcę tego vloga, czyli na 21 marca 2020 rok. No, bagatela, kochani moi, 54 tysiące ludzi. Więc nawet jeżeli jeden policjant dziennie obskoczy stół i skontroluje, to moim zdaniem jest niemożliwe, to potrzeba 550 policjantów. W praktyce jak obskoczyć 10, to. sami rozumiecie. Więc tutaj już powoli zaczyna być naprawdę. Naprawdę, naprawdę duży problem, tak? I tutaj. Um, także rozumiem, dlaczego ci wojskowi są wdrożeni, ale. Ja się chciałbym zaapelować, żebyście pamiętali, że wojskowy to nie policjant. Nawet jeżeli to jest żandar wojskowy, on nie miał szkolenia, do radzenia sobie ze stresem i innych tego typu rzeczy, więc bardzo grzecznie, bardzo grzecznie w ogóle zachęcam do bycia grzecznym dla wszystkich, a zwłaszcza dla policji. Mnie nigdy policja nic złego nie zrobiła. Zawsze byłem dla tych ludzi grzeczny i zawsze oni też byli grzeczni dla mnie a widziałem takie sytuacje, że zaraz po tym, jak byli grzeczni dla mnie, do kogoś byli dość agresywni, być może dlatego, że ja się do nich zwracałem per dzień dobry, proszę pana, a nie per pi, 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 pi. Także generalnie kultura, kultura dużo daje. Lecimy dalej. Projekt ustawy. ten, o którym mówiłem niedawno, taka miniaturka z kapitanem Kryzysem, o, właśnie, o tej właśnie tarczy anty, antykryzysowej. Co niestety ale troszeczkę ją roz, byłem uprzejmy roznieść na strzępy, ponieważ moim zdaniem ta tarcza to jest jak, jakaś ściema. Rząd się chwali, że wyda 212 miliardów złotych. Ja chciałbym przypomnieć, że cały budżet że to jest około 50% rocznego budżetu. Rząd kompletnie nie mówi, skąd weźmie te pieniądze. Do tego jeszcze te pieniądze teoretycznie trafią do firm, a tak naprawdę to trafią do banków, do systemu finansowego. Um, także obejrzyjcie sobie, jest na ten temat oddzielny vlog, jak przejrzycie sobie playlistę, komentator, jest taka charakterystyczna miniaturka, m, gdzie jest y, kapitan Ameryka, ma tarczę zmienioną na polskie barwy, głowę ma zmienioną na, na polskiego kapitana kryzysa, że się tak wyrażę. Lecimy dalej. Yy, yy, w dalszym ciągu mamy zakaz zgromadzeń, o co jest o tyle istotne, że słuchajcie, kampania wyborcza to już się bardzo, bardzo mocno kończy. To w zasadzie można śmiało powiedzieć w tym momencie, że. że um... Pan prezydent Duda został prezydentem na drugą kadencję, to, 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 to już mniej więcej na 100%. Zwróćcie też uwagę, że zakaz zgromadzeń oznacza również w praktyce zakaz protestowania, więc gdyby rząd nagle zaczął robić coś bardzo, bardzo złego, na przykład całkowicie ograniczał nasze swobody obywatelskie, zaczął nam zmieniać kraj w kraj totalitarny to my zgodnie z prawem nawet nie możemy wyjść na ulicę i przeciwko temu protestować. Lecimy dalej. Z uruchomiona zostanie aplikacja na smartfony dla osób przebywających w kwarantannie. No i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo, bardzo mocno jest podejrzana. O niej mam nadzieję, że już jest, a jak nie, to niedługo będzie. To wszystko zależy od YouTube'a, kiedy pozwoli odpalić. Właśnie oddzielny w logo tej aplikacji jest to aplikacja dla ludzi w kwarantannie, która całkowicie narusza prywatność tych ludzi, bo całkowicie ich śledzi. Na razie jest dobrowolna. Na razie narusza prywatność tylko w zakresie geolokalizacji i przesyłania i zdjęć. No, ale śmiem twierdzić, że w miarę um, rozwo dalszego rozwoju problemu um, może tak być, yy, kochani, że yy, może tak być, że ta aplikacja już przestanie być y, y, opcjonalna, przestanie być dobrowolna i też będzie miała więcej zastosowań. Także na ten temat jest oddzielny vlog, więc tutaj nie będę dużo mówił. Znowu przejrzyjcie playlistę, komentator, albo już jest, albo za chwilę będzie. Wybory prezydenckie nie zostaną przełożone i to jest skandal. Na ten temat jest vlog już, obejrzyjcie sobie. Kochani moi, no jest taki mem, że PiS zdecydował, że Polacy pójdą do urn. Tylko tam jest trochę inna urna niż wyborcza w tym memie. Ja się niestety z tym całkowicie zgadzam. Szanse na to, że op opanujemy problem do 10 maja, całkowicie są mniej więcej takie same, jak szanse na to, że ja do 10 maja będę całkowicie szczupłym człowiekiem. Oby, i ja się o to modlę, do 10 maja sytuacja była już. Pod kontrolą. To znaczy, że liczba nowych przypadków będzie spadać, i liczba fatalnych rezultatów tych nowych przypadków też będzie spadać. Oby tak było. I to jest realne. O to się będę modlił. Chociaż, jak widzę lekkomyślność właśnie tych ludzi, co sobie zrobili, co sobie zrobili te ferie. A wśród tych ludzi jest naprawdę wielu polityków. Jak ja zobaczyłem na grupie jednej z dzielnic, jak to radna, przyłapana, nad, przyłapana radna sama łamała tą kwarantannę. Yy, znaczy nie tą obowiązkową, tylko tą taką, co była zalecona, nie? Tą taką ogólnokrajową. Yy, I sama, sama się przypucowała, bo zaczęła wrzucać zdjęcia, jak to sobie jeździ na rowerku, nie? No, i ludzie się tam zaczęli wkurzać, że słuchaj, tutaj, wy politycy, w tym politycy legalni, lokalni, radni, apelujecie do nas, żebyśmy siedzieli w domu, a sama sobie jeździsz na wycieczki rowerowe: kobieto, ty jesteś poważna. No to zaczęła tłumaczyć, że, że, że to w ogóle nie szkodzi. Zamiast przeprosić, to ileś ludzi jej uwierzy, i też stwierdzi, że a, mogę sobie po, pojeździć po parku. no. I generalnie, jakby ona sama jeździła po pustym parku, no to pewnie nie szkodzi. Tyle tylko, że takich ludzi jeżdżących po lesie i po parku była cała masa. No. I także patrząc, właśnie jak tutaj się zachowujemy, to niestety, ale my trochę idziemy wariantem włoskim i wariantem hiszpańskim. I my na razie się cieszymy, że tych zachorowań u nas jest mało. No bo słuchajcie. No bo, no bo tak działają takie, takie, takie przypadki, że na początku jest mało, 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 a potem, to, a potem się robi dużo. Słuchajcie, ja wam dam taką link do takiej strony, Macie, dam w, w ogóle do źródła. W źródła będziecie mieli link do takiej mało, mało znanej stronki, ale tam facet zrobił e, prognozę, zacho e, prognozę zachorowań w Polsce. I o co chodzi? No chodzi o to, że niestety na 21 marca mu się idealnie sprawdziła. Tutaj prognoza na 21 marca, według niego, to jest 3, 536 zachorowań i dokładnie tyle było. I według tej jego prognozy na 31 marca to jest 500, 5401. A potem zaczyna naprawdę ostro przyspieszać, i, i, i tutaj już wchodzimy w takie dzienne cyferki. Dzienne zmiany po około 1000, potem 2000, potem 3000 i witamy w wariancie dużo gorszym niż włoski, dużo gorszym niż hiszpański, no i zdecydowanie gorszym niż niemiecki. Także, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Natomiast jak będzie źle, to, to między innymi dzięki politykom, którzy jeszcze miesiąc temu bagatelizowali, ba, którzy jeszcze dwa tygodnie temu bagatelizowali i takimi, którzy nie umieją dać przykładu dobrego, a za to dają zły przykład i to jest po prostu bardzo, bardzo przykre. Lecimy jeszcze sobie dalej, co tam jest dalej. No i kościoły też nie zostaną zamknięte. I o ile uważam, że o ile uważam, że całkowite zamknięcie kościołów na klucz to, to nie można. Natomiast y, odprawianie mszy z ludźmi w czasie tej, tej tragicznej sytuacji to, to nie jest dobra rzecz. Co innego, odprawianie mszy dla wiernych eee. w ten sposób, że kapłani odprawiają msze, są kamery, można to na przykład obejrzeć w internecie albo w telewizji, albo wysłuchać w radiu, i to jest ok bo wierni też potrzebują pocieszenia, a no na szczęście jeszcze radio i telewizja, internet tego bakcyla nie przenoszą, a co innego jest zapchany kościół, w którym wystarczy, że jedna osoba kichnie, prychnie, kaszlnie i mamy całą masę zarażonych dookoła. Przy czym pamiętajcie, że na tej samej zasadzie działa sytuacja, w której ludzie się cisną w, w marketach pojedzenie i się biją o koszyki albo biją o jakieś towary na promocji i na tej samej zasadzie działa, jak um, kandydat na prezydenta um, pozwala robić ze sobą zdjęcie czy daje autografy i się ludzie do niego tłoczą. Także żeby nie było, że, e, że tutaj politycy są święci, a kościół, a kościół jest B, Zwłaszcza, że Kościół na razie wykazuje, znaczy nie wszyscy dostojnicy kościelni, ale niektórzy, wykazują się no daleko idącym rozumieniem, zrozumieniem, a inni wykazują się daleko idącą bezmyślnością. aby nikt przez nich nie zginął. Um, oczywiście ja pochwalam zrozumienie, a bezmyślność ganie, ale tutaj o coś jeszcze trzeba by pomyśleć. Słuchajcie, święta Wielkiej Nocy. Um, uważam, że to jest bardzo wielka odpowiedzialność Kościoła, żeby żeby coś zrobić, żeby zaapelować do wiernych, wiecie Wielkanoc to są święta ruchome oczywiście, że one tam są ruchome w tym sensie, że to zależy tam bodajże od, od faz księżyca czy coś takiego, nie wiem ale wiecie, wydaje mi się, że Panu Jezusowi to nie zrobiłoby wielkiej różnicy, jakbyśmy na przykład przenieśli Wielkanoc na lipiec tak mi się wydaje Um, albo no coś, coś trzeba wymyślić, i tutaj jest też wielka, właśnie taka odpowiedzialność kościoła, i nie wygląda na to, żeby kościół chciał coś z tym zrobić, i tutaj odgórnie papież Franciszek i Watykan powinien coś z tym zrobić, ale także no, nasz kościół, tutaj wewnętrzny. Zwłaszcza, że zostało no, nam mniej więcej trzy tygodnie na przekonanie ludzi, że trzeba będzie zmienić swoje zwyczaje w jedno z dwóch najważniejszych świąt kościelnych. Formalnie zdaje się najważniejsze. Natomiast w polskiej kulturze Boże Narodzenie jest ważniejsze, ale to tylko w kulturze. Według tej hierarchii kościelnej, Wielkanoc jest ważniejsza. Chociaż ja uważam, że gdyby się urodził, to nie mógłby zrobić tego, co zrobił, więc, ale nieważne. Ważne, że tu i tu jest taka tradycja spotykania się, i to jest po prostu będzie niebezpieczne daj Panie Boże, żeby do tego czasu było już, był już spadek zachorowań i tak dalej, ale jestem przekonany, że nawet jak będzie spadek, to, to, to rozgorzeje na nowo. Tak, i to chyba tyle, moi kochani. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa. A jeszcze raz, jak chcecie, żeby się vlog dalej rozszedł, to dajcie łapkę w górę, napiszcie coś go w komentarzu oraz oglądajcie vlogi od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa.